Cześć, właśnie idziemy ze Słopnic Górnych na wzgórze Dzielec. Ono ma 751 metrów nad poziomem morza. I na jego zboczu w czasie II wojny światowej było zrzutowisko Sójka 401. I tam w nocy z 9 na 10 lipca 1944 roku przyleciały dwa Halifaxy ze zrzutami dla polskiego państwa podziemnego. Aj, jestem zdyszany. I krótko po północy jeden z nich w dwóch najściach zrzucił 12 zasobników i 12 paczek, a drugi pojawił się przed 5 rano w dobrym miejscu, ale niestety załoga tego miejsca nie potwierdziła i zrzutu nie wykonała. Te paczki, które zrzucił pierwszy Halifax, podjęli żołnierze Armii Krajowej obwodu Limanowskiego i partyzanci z oddziału partyzanckiego Wilk. A dzisiaj te wydarzenia będą upamiętnione na zboczach wzgórza Dzielec i to chcemy Wam pokazać w tym odcinku Zabytków Nieba. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na Dzielcu, w miejscu, gdzie w 1944 roku funkcjonowało tu zrzutowisko Sójka 2. Cieszę się, że tyle gości jest z nami dzisiaj. Serdecznie witam dzieci, młodzież, bo to taki jest cel, żeby ta edukacja historyczna poprzez zobaczenie bardzo ciekawych i atrakcyjnych rzeczy, które tu miały miejsce, następowało i cieszy mnie, że jest bardzo pozytywna odpowiedź. Widzimy tutaj tablicę, gdzie jest poprowadzona ścieżka historyczna i ta ścieżka prowadzi śladami partyzanckimi z okresu ostatniej wojny. I na samym początku chcielibyśmy oddać cześć tym wszystkim, którzy zginęli podczas różnych zrywów i powstań śląskich, i powstań narodowych, i pierwszej, i drugiej wojny światowej, i również po wojnie. Bardzo proszę o uczczenie tych wszystkich osób minutą ciszy. Dziękuję. Wybierano najbardziej odważnych, najbardziej śmiałych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu byli kierowani do stacji wyczekiwania na terenie Włoch i następnie samolotami specjalnymi eskadry specjalnego przeznaczenia 1586 byli przerzucani na teren Polski. Proszę Państwa, prezentuje się samolot 1585 Kasa. Proszę wahać, nie chwilę zobaczę. Też proszę zrobić żegnę i będzie kręcił w prawo.
Staszek wyskoczył, drugi wyskoczył, trzeci wyskoczył. Lądujemy pod wiatr. Jeżeli jesteśmy za wysoko, to robimy tak zwane ślizgi. Uwaga! Perfekcyjne lądowanie. I teraz rola tak zwanych cioteczek polega na tym, żeby po pierwsze przywitać. Proszę Państwa, w międzyczasie czterech skoczków jest nad nami. Proszę Państwa, my obstawiacie. Uwaga! Uwaga! Ale szybko. Na środku. No, nie? Nie. Brawo! Obstawę prosimy o doprowadzenie. Tym razem zmiennika wysłałem wciągi. Niemniej zasłużonego. Zwracam uwagę na malowanie. 30 sekund niecałe. Z Cicho Ciemnego przeobraził się w normalnego człowieka. Chciałem skoczków. W tej chwili ten doprowadzony przez patrol partyzancki to jest Tadeusz Matejek, były trener sekcji WKS Wawel. Blisko 6 tysięcy skoków. 7 tysięcy i niedługo będziemy właśnie to 7 obchodzić. Koło mnie stoi tutaj ten facet wysoki, Paweł Rej, uczestnik rekordu Polski 100-osobowej tafli, czyli zespół 100 skoczków z zamkniętymi spadochronami utworzył figurę biało-czerwoną taflę. Maciek Nowakowski, ręka w górę, instruktor 6 Brygady Państwo-Dezantowej. Artur Jurczyk. Dowódca drużyny 6 Brygadzie 16 Batalionie Powietrza Desantowym. Instruktor spadochronowy, jeden i drugi. Kogo mam jeszcze? Adam Błot, proszę Państwa, tu ręka w górę. 1000 skoków. 2-3 dni temu zrobił 1000 skoków, już ma 1004, ale ten 1003 zrobił z wysokości 200 metrów. Jak prawdziwy Cicho Ciemny. Za rok tutaj zrobimy. Za rok zrobimy dla Państwa, jak warunki pozwolą, skok na spadochronach taktycznych z małej wysokości. I wtedy się będzie działo. Adam Mierdak, zwany Pajączkiem. Adam, ile masz skoków przybyło? Adam ma 610 skoków. W sumie jakbyśmy policzyli, a kawaler oczywiście podpowiadają kawaler, ale ty już dziewczyny się zainteresowały. Gdybyśmy tak podsumowali, to w tym arenie przyleciało do Państwa 10 tysięcy skoków tak naprawdę. Czyli przekroczyliśmy łącznie 20 tysięcy. Minimalnej prędkości, ma być.
Uwaga na to, co mamy. Tym razem już zdecydowanie, jedna się...